to ja wam teraz przeczytam, co znaleźli. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Występują tam odpady stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska. To w listopadzie już wiedzieli i dlatego odmawiali nam za każdym razem, zasłaniając się tajemnicami. Hala rozładunkowa odpadów nie jest wyposażona w miejsca do gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz sorbety do neutralizacji i usuwania wycieków substancji niebezpiecznych. Na polskie to przekładając, to jest tak, wszystkie świetlówki, wszystkie baterie, wszystkie dezodoranty, wszystkie inne żarówki, akumulatory, cokolwiek przyjdzie komukolwiek do głowy, żeby wywalić i trafia to do kubów śmieciowych, de facto ostatecznie po tym przemieleniu trafia do nas na górę. Dlatego nie chcieli nam powiedzieć od listopada. Nie dziwię się, no nie dziwię się dlatego, że musieliby się przyznać do tego, że ręka w rękę idą z MPO. Ale to nie koniec. MPO. Złożyliśmy skargę do sądu na bezczynność MPO, które jak państwo wiecie, kompletnie nie ma zamiaru z nami ani rozmawiać, ani cokolwiek uzgadniać, ani się tym bardziej tłumaczyć. Jedynie od czasu do czasu bezczelnie nas przyszywanymi warszawiakami, dziwnymi warszawiakami, obrzuci nas jakimś epitetem typu kompostownia to nie Dior i tak dalej. To jest sposób komunikowania się. No więc złożyliśmy skargę do sądu na tą bezczynność. Sąd odrzucił skargę bez uzasadnienia. Stowarzyszenie musi wnieść kolejną opłatę, by otrzymać od sądu uzasadnienie. Tak się z nami bawią. Ale to nie koniec. MPWiK, czyli wodociągi. Dalej. Zawiadomiliśmy przedsiębiorstwo o przekroczonych normach w odciekach do kanalizacji. W odpowiedzi cytuję. Pragniemy podziękować za przesłane informacje. Przekazane nam wyniki badań są obecnie analizowane pod kątem zgodności. Odpowiedź do 4 czerwca. Tak się z nami bawi MPWiK. Ale dlaczego? No bo to jest dalej ten sam pracodawca, tak? MPO, MPWiK, WIOŚ, ciągle to jest ten sam pracodawca, który niestety trzyma rękę. My przecież wszyscy wiemy, że problem nie jest tu na Bielanach, tylko decyzje zapadają w ratuszu, który nie ma zamiaru z nami rozmawiać. Nie wiem, czy państwo wiecie, pewnie ci, którzy uczestniczą od początku z nami, to wy wiecie, że od samego początku pani prezydent nie skalała się ani jednym kontaktem ze stowarzyszeniem. Nie ma zamiaru z nami rozmawiać. Były już na szczęście wiceprezydent Dąbrowski. Konsekwentnie unikał wszelkich spotkań, gdzie był choć ślad zagrożenia, że ktoś ze stowarzyszenia bądź mieszkańców Bielan pojawi się. Do tego stopnia był konsekwentny, że do momentu, kiedy nie pomogli podjąć decyzję o kontynuowaniu kariery gdzie indziej, do tego momentu nie spotkał się z nami ani razu. Raz objawił się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej przez panią przewodniczącą Grupińską, ale popatrzył, uśmiechnął się i wyszedł, ale nie wiedzieliśmy dlaczego. Potem się dowiedzieliśmy, bo pani przewodnicząca Grupińska jednego dnia zaprosiła nas na nadzwyczajną sesję, po czym radni nie pojawili się w ogóle. Także dziennikarze, którzy byli na tej sesji, byli zszokowani, bo według nich to pierwszy raz w historii zdarzyło się coś takiego, że pojawili się mieszkańcy, pojawiła się prasa, a nie pojawili się radni. Mimo, że ich szefowa zaprosiła nas na to spotkanie. Byli piętro wyżej, nie przyszli do nas. Minister ochrony środowiska. Złożyliśmy skargę do sądu na podstawie odmowy wszczęcia postępowania w naszej sprawie, jeśli chodzi o nieważność decyzji marszałka. Marszałek województwa mazowieckiego odmawia dopuszczenia Stowarzyszenia Czyste Radiowo do udziału w pracach stron w postępowaniu w sprawie MPO. Po prostu nie chcą z nami rozmawiać. Ani MPO, ani pani prezydent, ani marszałek województwa, ani minister po prostu mają nas kompletnie gdzieś. No proszę państwa, no to skoro tak, skoro mają nas gdzieś, to my dziś jesteśmy tutaj. Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć nie tylko sobie, bo my wiemy, jak nam jest ciężko, żeby powiedzieć wobec radia, telewizji, prasy, powiedzieć pozostałym mieszkańcom Warszawy, słuchajcie, to nie jest tylko nasz problem. Nam śmierdzi jak cholera, to prawda, ale to dotyczy całego miasta. To dotyczy mieszkańców Bielan i Bemowa, ale nie tylko. Słuchajcie, MPO opowiada nam jakieś bajki, że niedługo zamkną tą górę śmieciową i się przeniosą do Zielonki. Natomiast mówią, że kompostownia zostanie. To oznacza, że przez całe miasto będą wieźli
od 1 sierpnia 7 razy więcej śmieci niż teraz jest. Tu pan burmistrz się z nami, to pewnie potwierdzi. Za chwilę poproszę do mikrofonu. Od 1 sierpnia 7 razy więcej śmieci trafi na do kompostowni radiowo, po czym oni twierdzą, że od 2016 zamkną górę i te przekompostowane śmieci będą wieźli przez całe miasto do Zielonki. No kto tu jest idiotą? Bo chyba nie my. Tak czy nie? No bo powiedzcie mi. No my jesteśmy idiotami, przecież to się nie trzyma kupy. Ani logiki, a już na pewno jakiejś logiki finansowej. A wygrali przetarg, bo są najtańsi. Więc kłamią nas, nic tu nie mają zamiaru zamknąć. Najwyżej to sprzedadzą albo oddadzą komuś innemu. Proszę Państwa, jesteśmy tu. Ja poproszę pana burmistrza, który jest tutaj z nami. Panie burmistrzu, proszę nam powiedzieć, czy to prawda, że trafi tu od 1 sierpnia 7 razy więcej śmieci? Tak, niestety to prawda. Tak jest wynik przetargu i rozstrzygnięcia przez KIO, że będzie tutaj po prostu zwałka 7 razy więcej śmieci, bo dotyczy to 7 pozostałych części miasta, które były podzielone na okręgi, więc po prostu tych śmieci będzie przybywało. Ja z takich dobrych wiadomości, ponieważ my oczywiście walczymy, jak Państwo doskonale wiecie, od bardzo wielu miesięcy, żeby udało się zamknąć lub ograniczyć szkodliwość tego miejsca. Mamy sytuację tego typu, że 2 lipca odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie punkt o instalacji radiowo tego złokiku będzie stawał, więc jeśli Państwo możecie przyjść, ja podam tutaj panu Bogdanowi i pani przewodniczącej, tak samo Bogumile, dokładną godzinę i miejsce spotkania, żeby Państwo wiedzieli, żeby radnym sejmiku przedstawić tą sytuację. My niestety na sejmiku przegraliśmy głosowanie w sprawie skarg, zostały odrzucane seryjnie, między różnicą 6-8 głosów każde głosowanie było przegrywane w sprawie zaskarżenia miejscowego, znaczy wojewódzkiego planu ochrony, znaczy wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami komunalnymi, ale nie należy się poddawać. Ja uważam, że radni sejmiku, jak zobaczą to, co tu się dzieje, też będą mieli inne zdanie, jeśli przedstawimy ten film, który widzieli radni dzielnicy, też radni, część radnych Rady Miasta tak samo wspiera Państwa działania i nasze działania generalnie jako dzielnicy, bo my zjedliśmy bardzo jednoznaczne stanowisko, jednomyślne, chyba jedyne od wielu lat, jakie pamiętam w historii naszej dzielnicy, jednomyślne, że nie chcemy tej instalacji na terenie swojej dzielnicy, nie chcemy, żeby tu śmierdziało, nie chcemy, żeby były po prostu utrudnienia dla Państwa życia. Też informuję, że wystąpiliśmy do ministra ochrony środowiska o podjęcie działań w sprawie rozporządzenia odorowości, ponieważ to rozporządzenie jest od wielu lat opracowywane, ono nie zostało opracowane. Tym samym my skarżymy do wszystkich możliwych instytucji, do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, do Biura Ochrony Środowiska, ale za każdym razem dostajemy te same odpowiedzi, że odorowość jest niemierzalna. Czyli tak naprawdę jak jest niemierzalna, to nie ma w tym momencie problemu. Ja dostaję od Państwa często e-maile, telefony, SMS-y o tym, co się tu dzieje, sam często bywam, więc wiem, jaka to jest ogromna uciążliwość i niestety ona będzie większa, jestem przekonany, od dnia 1 sierpnia, w momencie, kiedy ten cały strumień śmieciowy będzie płynął tutaj przede wszystkim do kompostowni i na radiowo. My naprawdę robimy, co możemy, żeby ta kompostownia przestała działać, funkcjonować razem ze zrzutem. Z dobrych drugiej wiadomości jest to, że gmina Izabelin, wygląda to, że się też przyłączy do tego protestu, ponieważ wójt gminy Izabelin wystąpił do nas z prośbą o zamknięcie radiowa. No, uświadomiliśmy go, że to wójt gminy Stare Babice ma i to jest jego teren i on dzierżawi ten teren, więc ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podejmiemy wspólne działanie z wójtem gminy Izabelin w kwestii właśnie zamknięcia tego złotiku, który jak widać nie tylko dokucza mieszkańcom naszej dzielnicy, ale to będzie dotyczy nie tylko radiowa, to dotyczy już i Chomiczówki, coraz bardziej dotyczy, jak widzimy, Izabelina i pewnie za chwilę Bemowa, więc przybywa nam sojuszników, to jest bardzo ważne w tej walce, żebyśmy jak najwięcej tych sojuszników zdobyli, żeby to była jak największa presja i władz samorządowych i także społeczeństwa do tego, żeby znaleźć inną lokalizację wysypiska śmieci dla Warszawy. To miejsce już wyczerpało dawno swoje możliwości, do 2016 roku jeszcze 2 lata i ciężko będzie tu przeżyć 2 lata. Oddaję.